This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. Siema, siema, witam serdecznie. Na wstępie taka mała pauza. Wpadłem na doskonały pomysł i będę robił oprócz tego, co się nagrało na kamerę, voiceovery. Myślę, że będzie lepszym pomysłem niż wrzucanie materiału 48 czy tam 45 minut, jak było poprzednio. Zobaczymy, jak to zagryzie. Mam nadzieję, że będzie się wam lepiej to oglądało. Także miłego oglądania. No, czyli motocykl mamy już w pozycji serwisowej. Aha, jeszcze kupiłem sobie nową tarczę hamulcową. Będziemy wymieniać tarczę hamulcową, bo ta jest strasznie zdarta i krzywa, mam wrażenie. Też jej niewiele chęci do życia zostało. Troszeczkę jest ząbek. Ząbek na tarczy, na wyząbkowanej oponie. W ogóle dramat. Tutaj chciałbym dodać, że opona została już wymieniona i faktycznie była wyząbkowana. Co prawda wymieniłem ją na chińską nylonową oponę, aczkolwiek lepsza chińska nylonowa opona docelowo będzie coś innego niż wyząbkowana chińska twarda opona, więc no tyle. Także to wymieniamy na tarczę z Junaka. No i dzisiaj jeszcze jakieś mećko będzie i wymiana podkładek, ale to muszą do mnie dotrzeć klucze. No niestety kluczy jeszcze nie mam. A tarcza, którą kupiłem, jest taka. No wymiar jej się zgadza, tylko jest dziwna. Aha, jeszcze misja na dzisiaj jest rozkręcić ten zacisk. Może wymienię płyn hamulcowy, tylko kurwa za Boga nie wiem, jak się to robi. Zobaczymy, wyjdzie w trakcie i tutaj trzeba wszystkie te tulejki poodkręcać, przesmarować. To jest chyba odpowietrznik, ale dziwne, że jest na górze, a nie na dole. No ale zobaczymy. Zaraz sobie odgrodzę drogę do warsztatu i zacznę to rozbierać. Zatem przejdźmy sobie do demontażu starej tarczy. Tak jak tutaj widzicie, zaczynamy od sklepywania podkładek, które kontrują nam tutaj śruby na Web 12, po czym no, po prostu sobie je ostrożnie odkręcamy, ponieważ no, są to śruby chińskie, dlatego też no, mogą się bardzo szybko obrobić, dlatego uważajcie na to, najlepiej róbcie to kluczem oczkowym. Kurwa, nie chcą puścić. O, jest, dobra. Jedna poszła. Nie. Kurde. Dobra, poszła. Taka była leciutko. Dobra, chyba mamy to. Także jak już popuściliśmy sobie wszystkie śruby, no to wszystko odkręcamy, zdejmujemy sobie podkładki kontrujące. Zakładamy nową tarczę i wszystko składamy w odwrotnej kolejności. Dobrze by było jeszcze, ja tego akurat nie zrobiłem, nie miałem pod ręką treadlocka, dobrze byłoby wpuścić niebieskiego treadlocka na gwint. Taka mała porada, jeżeli ktoś będzie to sobie robił, żeby się to po prostu nie rozkręciło. Mimo że są te podkładki kontrujące, to ja bym wolał się jeszcze raz upewnić. Myk, tak się prezentuje teraz kółko. To można do hoboka. Kurde, nie wygląda źle. Teraz nawet z tą tarczą. W międzyczasie zauważyłem, że mój łańcuch jest taki trochę dosyć mocno wysłużony i trochę w ogóle nie nasmarowany, więc postanowiłem już, jak stoi motocykl na stołku, można po prostu go odpalić, wrzucić jedyneczkę i puścić gaz. I czymkolwiek właściwie nasmarować. Cokolwiek będzie lepsze niż nic. I w ogóle to motocykl jest po myciu. Szybko musiałem myć, dlatego tego nie nagrałem, bo jest
aura deszczowa, raczej bym powiedział, bardziej niż słoneczna. Dlatego jest umyty. Jeszcze zaraz będziemy czyścili i składali od nowa zacisk od hamulca, no ale kurde, zaczyna mi się podobać. To w ogóle było tak upierdzielone. Przejaśniało. Łańcuch pięknie przejaśniał. Jeszcze teraz go naoliwiłem, wyczyszczony jest. No, silnik też przebielał. Generalnie nie jest już zaflegany strasznie. Zaczyna ten motor wyglądać tak, jakbym chciał, żeby wyglądał. Zaczyna mi się podobać. Także za chwilę przeskoczymy sobie, jeszcze pójdę po statywy, przeskoczymy sobie na warsztacik. I będziemy sobie ogarniać zacisk hamulcowy. Także już się, kurde, całkiem zgrabnie prezentuje. No, z tej strony jeszcze to doczyściłem. Wydech trochę jest lepiej wyczyszczony. Znaczy i tak go zrzucę i będę go polerował z tej drugiej strony, bo z tej strony wyszedł mi ładnie, natomiast tutaj tak nie miałem podejścia, a jak go wyrzucę sobie na warsztat, to wtedy będę sobie mógł go polerować ile będę chciał. Okej, to widzimy się za momencik. Także zacznijmy od demontażu zacisku z motocykla, wywalmy go sobie na warsztat. Taki pro tip od składającego ten filmik Jankesa. Najpierw odkręćcie sobie raczej przewód od pompy hamulcowej, ten przewód hamulcowy. Dopiero potem odkręćcie sobie zacisk od lagi, ponieważ no, w powietrzu to robić jest troszeczkę trudno. Przygotujcie sobie oczywiście jakąś kuwetkę, żeby płyn hamulcowy miał gdzie ściekać, ponieważ no, będzie go sporo. Aby rozkręcić ten zacisk, no to robota jest bardzo prosta. Odkręcamy śrubę, która mocuje nam slider, w którym są klocki hamulcowe. Wyciągamy klocki. Oczywiście na bieżąco wszystko warto wycierać. Ja się tutaj akurat tłustym płynem hamulcowym nie przejmuję, ponieważ są to stare klocki hamulcowe, także je wyciągam i wywalam po prostu. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić na czysto, to najpierw wyciągamy klocki zdecydowanie, żeby się po prostu nie utłuściły w płynie hamulcowym. Odkręcamy, wyciągamy klocki, wszystko spryskujemy brake cleanerem, ewentualnie jakimś odtłuszczaczem, ale to zdecydowanie lepiej użyć w sobie brake cleanera. Rozbieramy wszystko, co da się rozebrać, czyścimy i potem składamy wszystko do kupy. Oczywiście przypominam o tym, żeby cofnąć tłoczek i żeby potem nie było problemów z założeniem tego do koła. Przejdźmy do montażu całego tego już zacisku do motocykla. Na początku sobie zlewamy stary płyn hamulcowy przez, no, najzwyczajniej w świecie, przepompowanie go w dół, żeby spłynął sobie do kuwetki. Zalewamy świeży płyn hamulcowy, montujemy wszystko do motocykla. I tutaj taki pro tip, grawitacyjnie płyn hamulcowy nie chce spłynąć i po pompowaniu też nie chce spłynąć z powrotem do tłoczka. Trzeba najpierw odkręcić odpowietrznik i delikatnie jakimś podciśnieniem, jakąś strzykawką go troszeczkę zassać, a potem on już sobie poradzi. Odpowietrzamy cały układ hamulcowy, składamy wszystko, skręcamy na szczelnie i cieszymy się sprawnymi w pełni hamulcami. Kolejny dzień poświęciłem sobie na wypolerowanie wydechu, także zdjąłem sobie wydech. No i używając pasty Tempo, ponieważ nie miałem niczego innego pod ręką, wypolerowałem wydech. Jest to wydech chromowany, nie jest to wydech stalowy, więc nie używałem tutaj żadnych papierów ściernych. Zacząłem sobie od wyczyszczenia go, porządnie jeszcze raz odtłuszczaczem. No i rozkręciłem te wszystkie osłonki niepotrzebne. Tutaj też uważajcie na gwinty i na te śrubki, ponieważ przypominam, że są to chińskie śrubki i bardzo łatwo się obrabiają. Także uwaga, uwaga, jeszcze raz uwaga. No i o polerowaniu, jak to o polerowaniu, dużo nie ma co opowiadać. Primujemy sobie pada, no i lecimy. Tutaj akurat kończyła mi się pasta polerska, więc no robiłem tym, co miałem, robiłem tym, ile miałem. Aczkolwiek efekt końcowy chyba jest dość zadowalający, zresztą zobaczycie sobie na całym przed i po, jak to w całości wyszło.
Kolejną rzeczą, którą sobie zrobiłem, to powymieniałem te wszystkie podkładki, które podokładałem na podkładki sprężynujące, ponieważ no te są obrzydliwe, duże i nie działają tak jak powinny, czyli no mogą się rozkręcić pod wpływem wibracji, dlatego też kupiłem sobie podkładki sprężynujące, wymieniłem je na nowe, wyglądają moim zdaniem dużo lepiej, no i działają dużo lepiej zdecydowanie, dlatego jeżeli ktoś ma taki motocykl chiński, polecam wymienić w zasadzie wszystkie możliwe podkładki na podkładki sprężynujące. Już w tych nowszych modelach, z tego co wiem, Chińczyki się postarały i dali zwykłe takie podkładki sprężynujące. Nie trzeba już nic z tym robić i się wtedy nie rozkręca motocykl. Jednak mówię, jak ktoś ma przed lifta, polecam serdecznie powymieniać i tyle. Także przejdźmy sobie może do podsumowania i do zobaczenia przed i po. Myślę, że wszyscy zainteresowani tematem na to czekali. Ja jak najbardziej na to czekałem, ponieważ no moim zdaniem wyszło całkiem nieźle. Ale zanim przejdziemy sobie do tego podsumowania, chciałbym z wami o czymś porozmawiać. Nie wiem, co się dzieje z tym kanałem, czy ja mam jakiegoś shadowbana od YouTube'a. Siedzimy na nieco ponad 2000 subskrypcji. Nie mam bladego pojęcia, ten kanał nie rośnie. A biorąc pod uwagę to, że od dziecka interesowałem się motocyklami, zawsze mnie to kręciło, zawsze chciałem jeździć gdzieś w jakieś traski sobie w wolnych chwilach, myślę o tym, żeby po prostu założyć nowy kanał, który będzie oscylował o tematyki ogólnomotocyklowe, wycieczkowe, urbexowe. Nie będę tutaj chciał się wiązać z tym, co robię na tym kanale z tamtym kanałem, dlatego jeżeli ktoś znajdzie ten kanał, to lewa w górę i widzimy się na trasie. A jeżeli chodzi o streamowanie gier, zdecydowanie bardziej wolę robienie streamów od materiałów z gier, ponieważ no kurczę, próbowałem, nie wyszło. Trudno, wszystkiego trzeba w życiu spróbować. Także jeżeli chodzi o content growy, zapraszam serdecznie na streamy, na Twitcha. Co do przyszłości tego kanału, nie mam jeszcze pomysłu. Może będę tutaj wrzucał jakieś vlogi, może jakąś muzykę, którą też się zajmuję. Ewentualnie jakieś streamy z konceptów, jeżeli takowe w ogóle wrócą, no bo znowu mamy wzrost zakażeń. Mam nadzieję, że tego nie zablokuje znowu, tego całego przemysłu rozrywkowego. Dlatego w tym momencie przejdźmy sobie do podsumowania, do zobaczenia przed i po, no bo już skończę pierdzielić, nie ma sensu. Jeżeli ktoś sobie będzie chciał zasubskrybować ten kanał, zapraszam serdecznie. Jeszcze raz zapraszam na Twitcha. Możecie sobie zostawić łapkę w górę, możecie sobie zostawić łapkę w dół, jeżeli się nie podobało, bądź podobało. Wasza wola. Miłego.